Cześć, witajcie. Pamiętacie nasz film, w którym pokazywaliśmy Wam taki oto magiczny przedmiot? Jeżeli nie, to sobie kliknijcie, obejrzyjcie, a dziś opowiemy troszeczkę o połączeniu się z internetem, a raczej o początkach, jak to robiliśmy kiedyś. No tak, zakończyliśmy filmik o tarczy telefonicznej tym, jak działa wybieranie tonowe. I wybieranie tonowe w skrócie działa tak, że każdej cyferce jest przypisana jakaś inna częstotliwość i w ten sposób możemy przesłać numer po prostu przy pomocy dźwięku. Inny ton. Tak, no jeżeli potrafimy przesłać numer przy pomocy dźwięku, to znaczy, że jesteśmy w stanie przesyłać dane przy pomocy dźwięku. I w ten sposób narodziło się urządzenie takie oto. Znaczy, nie sądzę, żeby to miało związek akurat z wybieraniem tonowym, chociaż modemy też potrafią wybierać tonowo lub impulsowo. Natomiast generalnie idea jest dokładnie taka sama jak wybierania zasadę, tonowego. Wykorzystano tę zasadę, którą znamy z telefonu. Sama nazwa modem. Modem znaczy modulator, demodulator. Modem. Czyli modulacja, demodulacja, czyli po prostu kodowanie danych przy pomocy dźwięku, tak w skrócie, i potem dekodowanie tego dźwięku na dane. No i tak to działało. To jest modem zewnętrzny. Były jeszcze modemy wewnętrzne, czyli takie, które się wkładało do PC. Były modemy takie do laptopów. To jest takie złącze, które już w tej chwili w zasadzie nie istnieje. No tak, ale... Ale kiedyś laptopy miały... Miały taki slot na właśnie slot. Tego rodzaju rozszerzenia, bo to nie musiał być akurat modem, to mógł być na przykład, nie wiem, czytnik jakiś... Mogła być karta sieciowa, bo były takie czasy, że standardowo komputery nie miały karty sieciowej. No, nie, normalna, przewodowa też. No tak, 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 ale... Albo Wi-Fi, tak, Wi-Fi karta też jak najbardziej, no wszystkie takie rzeczy. No różne były rozszerzenia, w każdym razie wewnątrz laptopa było gniazdko, tutaj są styki, wtykałeś, to był modem, który pozwalał połączyć się z internetem. Tak. Jak się takie połączenie odbywało? Ano trzeba było zadzwonić. Czyli po prostu trzeba było wykręcić numer, gdzie na drugim końcu sobie stał też modem. No i te modemy zaczynały ze sobą rozmawiać. W momencie, kiedy się dogadały, bo musiały sobie wynegocjować prędkość, ponieważ prędkości modemów były bardzo różne. Od tak naprawdę chyba najmniejsze to było 600 bitów na sekundę. No a największa, na której się historia modemów skończyła, to było 56 tysięcy. Mhm. 56. Ten ma, ile to? On ma pewnie 3600. Albo 56 to jest. Albo 56, albo 30. Wiecie, bo te modemy, prawdę mówiąc, to one, to był bardzo popularny producent wówczas. Tak, było tego one wszystkie wyglądały w zasadzie jednakowo, bo ta obudowa to była no, tak popularna w ówczesnym czasie, że a wnętrza były różne, więc te modemy też różne prędkości miały. Z tego co pamiętam, to akurat ten szybki 56, to miał tutaj wielkimi wołami napisane to, że to jest ten szybki. Tak, przy czym to teoretyczne było bardzo mocno. No to zależało od linii, tak. Nawet nie od linii, od centrali. 56, żeby osiągnąć, potrzebna była cyfrowa centralna. No i tu wracamy do właśnie na chwilę telefonów, bo łączyliście się po łączu telefonicznym. Młodsi użytkownicy mogą nie pamiętać, ale kiedyś jak siedziałeś w internecie, to mama do ciotki już z telefonu zadzwonić nie mogła. No i odwrotnie, jak mama gadała z ciotką, to ty musiałeś poczekać, żeby się wdzwonić. Tak, dramy były normalnie takie same jak walka o pilota przy dokładnie. Tam, że będziemy oglądali tamten jakiś kurde. Czy młody będzie siedział w necie? Tak, 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 tak. I oczywiście wtedy linia telefoniczna była zajęta, kiedy siedziałeś w necie. Czyli na przykład jak surfowałeś przez godzinę, szanuję, bo to kosztowało sporo, no to telefon przez godzinę domowy był zajęty, tak? Coś, co może się wydawać dziwne w dzisiejszych czasach, ale było standardem do, powiedzmy, no do wczesnych lat 2000. Do neostrady, tak można powiedzieć. Ale nawet w komórkach też. Modem miał to do siebie, że niezależnie od tego, czy coś wysyłaliśmy, czy nie wysyłaliśmy, ile tych danych wysyłaliśmy, tudzież odbieraliśmy, to on se na tej linii wisiał, a rozliczani byliśmy jak za czas rozmowy. Bo z punktu widzenia sieci telefonicznej to się niczym nie różniło od rozmowy, tyle tak. Że zamiast głosu były transmitowane takie titu-titu, tak, melodyjki. Czyli jak siedzieliśmy przez godzinę, płaciliśmy za godzinę. Płaciliśmy, stąd były takie różne śmieszne patenty typu urządzenia do przeglądania stron offline, czyli po prostu łączymy się, w 15 minut ściągamy sobie całą stronę na dysk, a potem się rozłączamy i ją sobie tam oglądamy. Były takie patenty jak na przykład dial on demand, czyli po prostu, że dzwonił w momencie, kiedy wyczuwał, że potrzebujemy się połączyć.
po pobraniu odpowiedniej paczki danych się rozłączał nawet na chwilę, tak naprawdę. Tak, ale to akurat to fajnie działało w wypadku ESDN-u, ale to już nie będziemy o ESDN zaczepiać, bo to. Bo to późniejszy czas. Temat, tak? Bo taki zwykły modem, no to taki proces wybierania numeru i zestawiania połączenia to trwał kilkanaście sekund. No, kilkanaście sekund może niedużo, ale jeżeli byśmy mieli to zrobić przy każdym kliknięciu, bo czytamy sobie stronę, czytamy ją przez powiedzmy minutę. Scrollujesz. Tak, komputer doszedł do wniosku, że przez minutę nic nie przesłał, no to się wezmę i rozłączę. I nagle postanawiamy, że trzeba coś doczytać. Klikamy i w tym momencie pyk, cyk, bzdyk, 15 sekund. A może się nie połączy, a może będzie zajęte po drugiej stronie, bo tak też bywało. Tak jak powiedziałem, na drugim końcu musi być modem. Skąd ten modem się brał? Początkowo to był z tym problem, bo ja to akurat pierwsze korzystanie z internetu to miałem przez Politechnikę. Czyli po prostu okazało się, że na Politechnice był modem, na który mogłem zadzwonić i połączyć się. I uwaga, miałem internet. To lata 90. Można sobie było skorzystać, ale takich szczęśliwców było niewiele. Pojawiły się pierwsze firmy, które za pieniądze świadczyły dostęp do internetu, czyli to wyglądało tak, że była sobie firma, kupowała ileś tam linii telefonicznych, stawiała sobie modemy, jakoś sobie załatwiała dostęp do internetu, co w tamtych czasach wcale nie było proste i oczywiste. I sobie można było do nich zadzwonić i przez nich się po prostu z tym internetem połączyć. Tak to wyglądało na początku. A potem Telekomunikacja Polska uszczęśliwiła wszystkich, robiąc tak zwany darmowy dostęp do internetu. Przy czym on był darmowy w sensie takim, że nic nie płaciliśmy za sam dostęp. Bo za połączenie to nas telekomunikacja kasowała tak normalnie jak za każde zwykłe połączenie. I to był słynny numer 020-21-22, który, no, myślę, że większość ludzi, którzy zaczynali przygodę z internetem właśnie na przełomie wieków, to doskonale go zna i pamięta. No i tak to wyglądało i się działo. Jeszcze tak dla ustalenia uwagi, tutaj mówiliśmy o prędkościach 33600, 57 i tak dalej. To są prędkości w bitach na sekundę, nie w bajtach na sekundę. Czyli nawet jeżeli mieliśmy farta, mieliśmy dobrą centralę, żyleta, linię i tak dalej, i połączyliśmy się na te 50 kilobitów, to tak naprawdę to oznaczało, że mamy około trochę ponad 5 kilobajtów na sekundę. Taki transfer. To teraz sobie policzcie, ile by zajęło ściągnięcie, ja wiem, MP3, bo tam o filmikach to w ogóle nawet nie ma co mówić. Tak? No, tak, i nawet jak młodsi użytkownicy może gdzieś widzieli memy z takim zielonym paskiem wyświetlającym nam 100 coś godzin czy coś takiego, no to wtedy nie było niczym nienormalnym. Nie, no zupełny standard. Dlatego trzeba było planować takie różne rzeczy. Dyskietki wtedy jeszcze przeżywały trochę drugą młodość, bo tak. Na przykład jak się miało, szło się do kafejki internetowej, żeby tam coś pościągać, no to jak coś więcej. Rzucało na dyskietkę. No. Tak, szło się z dyskietkami ściągało. A tak nawiasem mówiąc, to o dyskietkach też już kiedyś zrobiliśmy film. Możecie sobie go tam na górze obejrzeć. Tak, właśnie. No i wtedy się też pojawił taki właśnie fenomen, bo ponieważ no jak sami się domyślacie, no korzystanie z takich modemów to nie był szczyt wygody. Tanie też specjalnie nie było. Pojawił się taki fenomen dosyć krótkotrwały, jak kafejki internetowe. Dlaczego to się nazywało kafejka, szczerze mówiąc, do tej pory nie wiem. Nie, nawet czy tam można było kawę kupić. Można było, bo to jakoś było w niektórych krajach, o ile dobrze pamiętam, bo poprawcie mnie, jeżeli ktoś wie lepiej. W jakiś sposób było to ominięcie podatku, że jak oferowało się sam dostęp do internetu, to tam jakoś było to inaczej rozliczane. Ale jak to była kawiarnia, gastronomia, to no gdzieś tam było, ale później ta nazwa się przyjęła już na cały świat. Powiem szczerze, nie pamiętam, skąd to się tak naprawdę wywodzi, ale kurczę, coś mi się po łbie kołacze, że z Azji, ale to mówię, jeżeli ktoś z Was wie, to bardzo proszę napiszcie w komciach, tak dla wszystkich, żeby wiedzieli. No, ja pamiętam, że w Polsce jak się wchodziło, to tam w ogóle żadnej kawy nie było mowy, po prostu stało tam ileś, w tych mniejszych to kilka, w tych większych to nawet kilkadziesiąt stolików, tam były przypięte jakieś pecety, jakieś blaszaki,
To wszystko było podpięte do internetu i no, można było posiedzieć potem w tym internecie, czy tam pograć w jakąś grę, albo no właśnie tak ściągnąć coś cięższego i bez tak dalej. Bez ciśnienia, że mama dulczy, że zajmujecie linię telefoniczną. Tak, i wychodziło to, oczywiście to było płatne, tam się za godzinę płaciło, czy tam za minutę. No wychodziło... Ale wychodziło to i tak taniej niż... Taniej niż dzwonienie z domu, no i nie było ryzyka, że matka ci zajrzy przez ramię i zobaczy, co brzydkiego tam oglądasz. No tak, nie rozpinało się to wszystko... No i chodziło jednak szybciej niż... No tam zazwyczaj ten internet był szybszy niż taki z takiego domowego modemu po linii wdzwanianej. Ale to już trochę później, tak jak się już pojawiły inne sposoby na łączenie. Tak, no a potem Telekomunikacja Polska po raz kolejny nas postanowiła uszczęśliwić i wymyśliła coś takiego jak szybki dostęp do internetu. Teraz uwaga, w tamtych czasach szybki to oznaczało 115. No, ale to już był przeskok... Kilobitów na sekundę, czyli 10 kilobajtów na sekundę. No nie wiem, czy ktoś by to uznał za szybki. Natomiast to i tak było dwa razy szybciej niż w najlepszym wypadku najlepiej zestawiony modem taki wdzwaniany. I przede wszystkim to nie zajmowało linii telefonicznej. Znaczy to było na linii telefonicznej, albo ale można było jednocześnie dzwonić i surfować po internecie. Tak, jak dzwoniłeś, to wtedy ci tam prędkość spadała mniej więcej o połowę. Ale to, ale nadal ale zawsze działało, tak? I nie było już tego problemu, że linia zajęta. Przede wszystkim był to przełom taki, że tam się płaciło po prostu jakiś tam pieniądz. I już. I nieważne, nikt was działać nie rozliczał od minut spędzonych w internecie. Tak. Można było na noc puszczać ściąganie, no można było różne cuda na tym robić. I to był taki pierwszy krok, który wprowadził internet pod strzechy i tak naprawdę no, zmienił ten internet, ale to wiedzą oczywiście ci, którzy pamiętają ten internet wdzwaniany. Tak, a potem się pojawiła Neostrada, która w zasadzie była tym samym, tylko jeszcze szybciej i jeszcze lepiej. A ci, co znają termin dzieci Neostrady, no to mogą sobie wyobrazić, jak ten internet się wówczas zmienił. Czy na lepsze? Oj tak. Czy na lepsze to nie sądzę, ale wiecie, już dalej nie będę mówił, bo już nas nazywają boomerami, więc chociaż nie, ja w tym nie widzę nic złego. Mówię, czasem lepiej być boomerem niż zetką, ale to oczywiście każdy uważa po swojemu, nie? Zawsze będziesz miał całą masę ludzi, którzy uważają, że oni jedni wiedzą najlepiej, a cała reszta się nie zna. Bodajże Lem już starym człowiekiem będąc stwierdził, że dopóki nie miał internetu, to nie miał pojęcia, że na świecie jest tyle idiotów. Właśnie pytanie, bo czy faktycznie coś takiego powiedział, bo są zdania oczywiście jak zwykle podzielone. Jedni twierdzą, że tak naprawdę to Lem powiedział, inni twierdzą, że wcale nie powiedział, tylko na przykład, nie wiem, powiedział to słynny kubański eseista Teco Moreno. W każdym razie nie wierzcie, każdy cytat z internetu. Ale to pasuje do Lema i tak powiem, jest dobrze, to prawdopodobne. Dobrze do tego, co on sądził. Jest bardzo fajny jeden z ostatnich wywiadów Lema, który przeprowadzał, uwaga, Grzegorz Braun, który wtedy był dziennikarzem. Możecie obecnie sobie, poseł. Obecnie pan poseł Braun. Tak? Dosyć znany. Możecie sobie to wygooglać, bo ten wywiad w sieci jest. No dobra, trochę odeszliśmy od tematu, zaczęliśmy od modemów, skończyliśmy na Lemie i pewnym pośle, ale mam nadzieję, że taka dosyć ciekawa podróż przeszłość dla tych, co nie znają. Tak, no i generalnie, jeżeli chcielibyście więcej takich historii na naszym kanale posłuchać, to oczywiście dawajcie nam znać w komentarzach. Możecie oczywiście, bardzo to dziękujemy za to i bardzo to cenimy, podrzucać kolejne tematy. Nie obiecujemy, że każdy zrealizujemy, ale jeżeli będziemy na dany temat coś konkretniejszego wiedzieć, to jak najbardziej tak. I również za tego rodzaju wsparcie Wam dziękujemy. No i cóż, zapraszamy Was na kolejne filmy. Jasne. Do zobaczenia. Cześć.